blisko 30 milionów złotych. Tyle popłynie do województwa świętokrzyskiego w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki, budowy hal przyszkolnych, infrastruktury sportowej przyszkolnej Olimpia, w tym 2 miliony 800 tysięcy złotych popłynie do gminy Busko-Zdrój na budowę boiska wielofunkcyjnego wraz ze stałym zadaszeniem o stałej konstrukcji tutaj przy zespole placówek oświatowych w Szańcu. Dofinansujemy tutaj budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem w formie stałej właśnie w ramach tego programu kwotą 2 miliony 800 tysięcy złotych. Wspieramy budowę dobrej, nowoczesnej, bezpiecznej infrastruktury sportowej przyszkolnej. Chcemy, aby dzieci i młodzież, niezależnie od tego, czy mieszkają w wielkim mieście, czy mieszkają w takim mieście jak chociażby Busko-Zdrój, czy w takiej miejscowości jak Szaniec, mieli dostęp do nowoczesnej infrastruktury sportowej. Dzięki temu mogli aktywnie uczestniczyć w lekcjach wychowania fizycznego i krystalizować, kształtować swoje sportowe talenty. Tych lokalizacji, które w ramach tego naboru dofinansujemy, w całej Polsce jest ponad 300. A to dopiero początek, ponieważ zadecydowaliśmy o tym, że od 1 czerwca uruchomimy kolejny nabór właśnie na takie hale o stałym zadaszeniu, jak program Olimpia. Mieliśmy możliwość spotkać się również z panią minister przy okazji dofinansowania boisk w Kołaczkowicach i w Dobrowodzie. Dzisiaj otrzymujemy kolejne środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację tych zadań podstawowych w zakresie budowy infrastruktury sportowej. Natomiast chciałbym też zauważyć, że infrastruktura sportowa to nie tylko boiska i to nie są jedyne środki, jakie otrzymujemy z Ministerstwa Sportu, bo warto to zaznaczyć, że Ministerstwo Sportu oferuje również bardzo dużo programów szkoleniowych. My również jako gmina korzystamy z takiego jednego programu już po raz trzeci. Jest to program Umiem Pływać, dzięki czemu dzieci z klas 1-3 mogą uczyć się pływać na naszym pływalni miejskiej, za co jeszcze raz pani minister serdecznie dziękuję. Inwestujemy w rozwój sportowych talentów młodego pokolenia, inwestujemy w dzieci i młodzież, tak aby mogły bezpiecznie spędzać czas nad wodą, aby nauczyły się pływać i wszystkich bezpiecznych zachowań, dzięki którym mogą spokojnie i bezpiecznie spędzać czas nad wodą. Spełniło się marzenie moje, może też marzenie naszych tutaj dzieci i młodzieży, także lokalnej społeczności. Będziemy mieć nowoczesną halę, która przyczyni się przecież do rozwoju fizycznego naszych wychowanków. Jest to chyba najlepsza inwestycja, jaka może być, bo inwestujemy w rozwój fizyczny dzieci i młodzieży. Myślę, że będzie to przyczyną do tego, aby sport tutaj w Szańcu odrodził się na nowo i żeby funkcjonował, myślę, że na wyższym niż teraz poziomie. Dziękuję.